To jest kolejny kontrakt, jak mieliśmy wcześniej, podpisywany tutaj w Berlinie. Były głosy, że ministerstwo nie interesuje się tym zakładem, co było całkowicie nieprawdziwe. Nam jak najbardziej zależy na rozwoju nie tylko tego, wszystkich zakładów, a Bydgoski z oczywistych względów mi szczególnie i zawsze na nie spoglądam. Są oczywiście pewne tryby i procedury, które wymagają czasu, przygotowania. Może ktoś się zastanowić, dlaczego ja dzisiaj jestem obecny przy kolejnej umowie. Ona jest jednak, mówią, że nie taką małą, bo to jest z punktu widzenia może 6 milionów złotych, ale po drugie to jest bardzo ważne, żeby pokazywać, że nie tylko te wielkie umowy na ogromne programy typu Krab, Wisła, Homar, to są te rzeczy najważniejsze, bo tak naprawdę obrót i ilość pieniądza w spółkach, a także skuteczność tych spółek pokazują te dużo mniejsze, drobne kontrakty, które składają się na wielką całość. Pan prezes powiedział, że to jest 15 milionów złotych, które podpisano już długopisami, które dzisiaj były używane. 15 milionów złotych w tym roku i to jeszcze jest nie koniec dla tego jednego małego zakładu. I mam nadzieję, że to będzie dobrze wykorzystywane. Przygotowanie tej umowy było dla nas ważne jako dla strony wojskowej. Wiadomo, że tutaj dla zakładu również dla nas jest to tyle ważne, że nastąpi modernizacja zapalników. Jesteśmy zadowoleni, myślę, że z efektów również i trzymamy za słowo, że to wszystko będzie robione i na pewno nie jest to ostatnie zadanie, które myślę, że zostanie zrealizowane przez Berlin.